Witamina C kojarzy nam się przede wszystkim z odpornością. I słusznie, bo jest świetnym wsparciem dla naszego układu odpornościowego. Ale czy wiesz, że to tylko jedna z jej wielu zalet? Witamina C może być Twoim sprzymierzeńcem na przykład w walce ze zmarszczkami. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Cię na dzisiejszy film, w którym opowiem Ci o tym, dlaczego warto wprowadzić witaminę C do swojej pielęgnacji. I to nie tylko jesienią. Przygotowałam też polecenia najlepszych produktów z witaminą C. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam, dlaczego należy wprowadzić witaminę C do pielęgnacji i polecę Wam kilka produktów. Muszę się Wam przyznać, że witaminę C stosuję od niedawna, ale jeśli miałabym wybrać z wielu substancji aktywnych top 3 takich, które działają, to na pewno jedną z nich byłaby właśnie witamina C. W wyniku różnych czynników, na przykład za dużo słońca, za mało snu czy zanieczyszczenia powietrza, dochodzi do sytuacji, że wolne rodniki atakują komórki i to właśnie witamina C jest tą substancją, która pomoże nam w walce z nimi. Wpływa na rozjaśnienie przebarwień i rozświetlenie skóry, jest pomocna w trądziku, bierze udział w syntezie kolagenu, przez co wpływa na spłycenie zmarszczek, jest świetna do stosowania latem. Oczywiście warto stosować ją cały rok, ale ze względu na większe nasłonecznienie w lato szczególnie jest polecana. Do tego tworzy świetny duet z kremem przeciwsłonecznym. Organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć witaminy C, dlatego trzeba ją oddzielnie dostarczyć z zewnątrz. Poza pożywieniem warto więc stosować kosmetyki z tym składnikiem. Witamina C występuje w kosmetykach w różnych formach i to właśnie od tej formy zależy to, jak kosmetyk będzie działał. Ale ważne jest to, żebyście zwrócili uwagę też na dodatkowe substancje w tych kosmetykach. Pierwsze dwa produkty to sera, które poleciłabym dla cer normalnych lub mieszanych, ale z dobrą barierą hydrolipidową. Na pewno nie dla cer wrażliwych czy reaktywnych. Serum z marki Skintra. Tutaj mamy wysokie stężenie, bo aż 20% witaminy C. Jednak ja je testowałam i mimo, że mam trochę wrażliwą skórę, nie podrażniło mnie, może dlatego, że w składzie znajdziemy dodatkowo kwas hialuronowy i łagodzący pantenol. Jednak jeśli dopiero zaczynacie, lepiej bądźcie ostrożni. Z dodatkowych plusów buteleczka jest ciemna, a serum zostało ustabilizowane kwasem felurowym. Bardzo lubię tą markę. Ma naprawdę świetnej jakości produkty w dobrej cenie. Do tego serum mam mały sentyment. Pamiętam, że stosowałam je już kilka lat temu, jak jeszcze nie było głośno o różnych innych pochodnych witaminy C. Daje szybki efekt rozświetlenia skóry, jednak ze względu na niskie pH na początku, szczególnie przy wrażliwych cerach, może wystąpić zaczerwienienie. Oczywiście takie podrażnienie może się pojawić, ale nie musi. Poza tym jest to dobre serum pod krem z filtrem. Łagodniejszą opcją dla skóry od dwóch poprzednich będzie serum od Creamy. Poleciłabym je dla cer dojrzałych, wrażliwych, ale też mieszanych. Jeśli lubicie takie olejkowe formuły, fajnie sprawdzi się na noc, można wykonać tym serum masaż. W składzie znajdziemy dodatkowo olej z nasion pietruszki czy konopi, koenzym Q10 czy witaminę E. Fajnie, że można wybrać sobie małą pojemność i przekonać się, czy sprawdzi się na naszej skórze. I teraz produkt z Basic Lab. Ta marka ma wiele różnych ser, ale ja właśnie to serum upodobałam sobie najbardziej. Przy mojej suchej skórze sprawdza się idealnie. To serum będzie dobre dla skóry mocno przesuszonej, odwodnionej, nadwrażliwej czy mieszanej. W składzie dodatkowo znajdziemy olej z ogórecznika czy koenzym Q10. Jest w formie emulsji, więc nie jest to typowa olejowa formuła, choć Basic Lab ma też serum z tą pochodną w formie olejku, więc jeśli wolicie taką opcję, to też będzie dobry wybór. I tu, podobnie jak przy serum z marki Creamy, mamy dwie pojemności do wyboru. Olejowa forma witaminy C zawarta w tym serum jest też przydatna w odbudowie bariery naskórkowej. Świetne i tanie serum od Bielendy. Jeśli szukacie swojego pierwszego serum z witaminą C,
śmiało możecie je kupić. Dodatkowo znajdziemy w składzie kurkumę, która będzie działała przeciwzapalnie. Sprawdzi się u większości cer, a ze względu na lekką formułę, myślę, że skóry tłuste będą z tego serum bardzo zadowolone. Kolejne dwa sera poleciłabym w szczególności dla cer trądzikowych z tendencją do zaskórników. Świetne serum z 15% stężeniem witaminy C nie pozostawia tłustej warstwy, więc spokojnie możemy nałożyć krem i makijaż bez obaw, że coś nam się zroluje czy rozjedzie. Dla cery ze skłonnością do trądziku i przebarwieniami będzie idealna. To serum dobrze też działa na naczynka. Możemy je też zastosować w okolicach oczu. To serum to kolejny produkt, który będzie dobry dla skóry tłustej czy mieszanej z zaskórnikami. W składzie tego produktu dodatkowo możemy znaleźć nawilżający aloes i skwalan. Do tego to produkt o przyjaznej cenie, więc może być świetną opcją dla nastolatków. Skoro mieliśmy już kosmetyki do cery trądzikowej, przesuszonej, wrażliwej czy normalnej, to teraz pokażę Wam produkty do cery naczynkowej. W składzie tego serum mamy 10% witaminę C w połączeniu z ekstraktem z miłorzębu japońskiego, co świetnie będzie wpływało na naczynka. Do tego kojący pantenol i kwas hialuronowy. Na plus fakt, że mamy do wyboru mniejszą i większą pojemność, bo serum trzeba zużyć w ciągu 3 miesięcy. Zapach ma specyficzny, ale najważniejsze, że nie przeszkadza to w działaniu. To serum powinno świetnie sprawdzić się nie tylko przy skórach naczynkowych, ale też nadwrażliwych. Powiedziałabym, że to serum sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry, również z naczynkami i dla tej, która jest poszarzała. Ma postać lekkiej emulsji, wchłania się naprawdę dobrze i nadaje skórze od razu blasku. W składzie mamy dodatkowo regenerującą argininę czy wyciąg ze śliwki kakadu, która działa jako takie wzmocnienie witaminy C. Do tego oleje, które będą dodatkowo wzmacniać skórę. Sera są super produktami i jak już wspomniałam, witamina C świetnie działa w połączeniu z SPF-em, dlatego chciałam Wam jeszcze pokazać kremy z filtrem, które już w sobie posiadają witaminę C. Oczywiście, najlepiej nie rezygnować z serum z witaminy C, bo w kremach zazwyczaj ona nie będzie miała takiego działania, mimo wszystko jest to super dodatek. Pierwszy z tych kremów to nawilżająco ochronny krem do twarzy z SPF 50 od Eveline. Ma on aż 3 pochodne witaminy C i świetne działanie w zapobieganiu przebarwieniom, bo zawiera też kwas traneksanowy, który upraszczając hamuje wytwarzanie melaniny odpowiedzialnej za kolor naszej skóry. Daje lekko świetliste wykończenie i prawdę mówiąc możecie go użyć zamiast kremu na dzień. Wszystko tu zależy od Waszej skóry, ale jeśli będzie dawał Wam wystarczający komfort i nawilżenie, to nie ma problemu zrezygnować z podstawowego kremu na dzień. Kolejny krem z filtrem, który mogę Wam polecić, to Basic Lab. Lekki krem ochronny SPF. Ten filtr zawiera stabilną i łagodną postać witaminy C. Działanie antyoksydacyjne witaminy C dodatkowo podbija też witamina E. Ten filtr mogę śmiało polecić skórom wrażliwym, świetnie sprawdzi się też przy kuracji kwasami czy retinoidami. Nawilża i wygładza. Według mnie sprawdzi się do każdego typu skóry i pod makijaż. No i jeszcze mój ulubieniec. Hagi, naturalny krem rozświetlająco-liftingujący, który odkryłam w tym roku. Plusy tego kremu: daje przepiękny glow na skórze, na co wpływ ma nie tylko dodatek miki, ale właśnie też witamina C zawarta w tym kremie. Idealnie sprawdzi się na co dzień dla poszarzałej skóry. Beżowy krem po roztarciu zanika, ale satynowe wykończenie pozostaje. Nawilża i daje zdrowy blask. Minusy? Ja nie zauważyłam. To tyle z moich dzisiejszych poleceń. Jeśli macie pytania o pielęgnację z witaminą C lub jakiś konkretny produkt, to dajcie znać w komentarzu.